Henry Rozier, komentarz do listu do Tytusa, rozdział 3, werset 3. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Zestawione tutaj cechy są całkowitym przeciwieństwem postawy, do której przyjęcia Tytus miał zachęcać i napominać wierzących na Krecie, co widzieliśmy w wersetach 1 i 2 rozdziału 3. Nie jest to obraz pogaństwa, jak ten z listu do Rzymian, 1 rozdział 29 do 31 wersetu, ani też chrześcijańskiego wyznania w dniach ostatnich, co widzimy w 2 liście do Tymoteusza, rozdział 3, od 1 do 5 wersetu, lecz opis nas samych takich, jakimi byliśmy w przeszłości. My, mówi apostoł, nie rozróżniając pomiędzy Żydami a poganami, niegdyś niczym nie różniliśmy się od innych ludzi, właśnie ów fakt czyni chrześcijanina zdolnym do okazywania łagodności wobec wszystkich. Możemy powiedzieć, my też byliśmy kiedyś tacy jak wy. Łaska, która nas powołała i zbawiła, wzywa dzisiaj również i was, aby zbawić was jak niegdyś nas. Jest ona dostępna dla wszystkich. Na tym polega miłość Boga do ludzi. Możecie zostać zbawieni w ten sam sposób, co i my. Ten werset stanowi pełny obraz wszystkich nieodrodzonych ludzi. Zatem przedstawia także nasz były stan. Zanim poddaliśmy się działaniu łaski, byliśmy, po pierwsze, nierozumni. Człowiek nierozumny mówi, nie ma Boga. Ten charakter grzesznego człowieka jest tak wyrazisty, że aż 2 razy mowa jest o nim w Księdze Psalmów. Psalm 14 i Psalm 53. To nie usta człowieka przeczą istnieniu Boga, lecz jego serce. Wszystkie czyny nierozumnego dowodzą niezbicie, że nie ma miejsca dla Boga w jego życiu. Taki właśnie jest człowiek nierozumny. Niesforni lub nieposłuszni, krnąbrni. Gdy człowiek nie liczy się z Bogiem, jego rozporządzenia i nakazy nie wywierają na nim żadnego wrażenia. Jego sumienie pozostaje obojętne wobec wyraźnie sformułowanych i zrozumiałych myśli Boga, które zawarte są w jego słowie. Po trzecie, błądzący. Porównaj Hebrajczyków 3 rozdział 10 werset. Nieposłuszeństwo prowadzi do odwrócenia się od dróg Bożych. Zgubiona owca nie potrafi odnaleźć właściwej drogi. Nie ma dla niej żadnego ratunku poza nadzieją, że znajdzie ją ten, którego sama opuściła. Po czwarte, poddani lub służący pożądliwości i rozmaitym rozkoszom. Błądzący człowiek żyje w złudnym przekonaniu, że z dala od Boga może oddychać pełną piersią i zażywać wolności. Jednak gdy odrzuca Boga, nie posiada żadnej więzi z Nim i staje się niewolnikiem tego, co dyktuje mu szatan, rządz, które przybierają różne formy oraz rozkoszy cielesnych. Do głosu dochodzi grzeszna natura człowieka. 2 Tymoteusza 3 rozdział 4 werset. Po piąte, żyjący w złości i zazdrości. Serce grzesznika podąża za swymi złymi instynktami. Żyje w nich. Złe skłonności stanowią poniekąd jego istotę. Zazdrość, którą żywi wobec innych, gdy mają więcej powodzenia niż on sam, każe mu ostatecznie wyrządzać zło.
Po szóste, znienawidzeni. Wyraz ten oznacza tyle, co godni nienawiści. Właściwie nie da się miłować takich ludzi. Mimo to winniśmy im okazywać łagodność, ponieważ sami byliśmy niegdyś do nich podobni. Po siódme, nienawidzący siebie nawzajem. Przedstawiona tu nienawiść jest obustronna. Nienawiść nieodrodzonego człowieka nie wypływa nigdy z poczucia sprawiedliwości i przyzwoitości. Nie zna on doskonałej nienawiści, jaką wierzący odczuwa wobec uczynków tych, którzy buntują się przeciwko Chrystusowi. Psalm 139, wersety 21-22. Człowiek, który nie poznał Pana i nie narodził się na nowo, widzi zło u innych, ale jest ślepy na zło własnego serca. Dlatego też jego bliscy nienawidzą go zgodnie z zasadą nienawiść za nienawiść.